to dam wam super technologię. Dam wam super technologię, którą budujemy w motywacji. Jak pozbyć się swoich własnych wewnętrznych wymówek? Kto ma swoje własne wymówki? Okej, okay. To znajdźcie jedną główną najważniejszą, którą często używacie, która brzmi różnie i na przykład nie mam czasu, nie mam pieniędzy, to nie dla mnie, nie umiem, nie potrafię, nie nadaje się, może odpocznę, może jutro. Każdy z was ma. Każdy ma. I uważajcie, to będzie technologia, która naprawdę niesamowicie działa. Może będzie dziwna, może będzie trochę śmieszna, ale działa cuda. Tak? Bo słuchajcie, wymówki to jest nic innego, jak twój wewnętrzny stan emocjonalny. To jest nic innego jak reakcja biochemiczna, czyli hormonalna. Mówisz sobie wymówkę i masz głowy. I już nie musisz nic robić. Twoje ciało spada, mówisz ok, stoisz przed jakąś wielką, fantastyczną wystawą i leży tam zegarek za 25 tysięcy, patrzysz na niego, mówisz, a ja nie mam kasy to robić. Znacie to? Albo no, nie chce mi się, o, jak jestem zmęczony. I to automatycznie działa. Więc weźcie sobie swoją wymówkę. Każdy ma? Kto ma wymówkę? Ok? Pomyślcie sobie ją w głowie i zobaczcie, co się z wami dzieje. Co się dzieje z ciałem? Jest zmiana? Czy jest zmiana? Czy jest zmiana? Nie ma zmiany? Jest. Jest. No potrafię. Bardzo dobrze. Ok? Dobrze, to zrobię jeszcze szybciej. Napiszcie sobie na jednej stronie karteczki swój własny cel, jakiś, który macie. Na przykład wyciągnąć jak najwięcej z tej konferencji. Albo, nie wiem, zarobić milion dolarów, albo cokolwiek macie. Napiszcie jakiś cel po jednej stronie, po prawej stronie karty. Macie? Będziemy się śpieszyć. A po lewej stronie napiszcie tą wymówkę. I oddzielcie kreseczką. Jest? Jest wymówka? Jest. Czy jest wymówka? 100% zaangażowania! Co jest dla mnie ludzie? Jest! No. Jest to jest! A nie ma, to nie ma. Jest wymówka. Ok? To teraz weźcie tą kartkę i przetargajcie na pół. To trzeba podzielić tam, gdzie macie kreseczkę. Zapisali coś wcześniej, teraz nie wiem, jak potargać. Ta sama karteczka. Za mało kart. Ok? Macie? To teraz spojrzyjcie na te karteczki, ci co mają już, ci co nie mają, to niech się śpieszą, bo działanie, działanie, konsekwencja, determinacja. Ile zaangażowania? 100%! Bum, ile? 100% zaangażowania, więc bierzcie karteczkę, targajcie na górę. Macie? Wyjąć karteczki na górę? To jeszcze nie jest ta technologia. Dlatego się śpieszę, bo teraz czas wyjdzie. A tu teraz włączą muzykę, powiedzą koniec. Tak będzie. Jak chcecie poznać technologię, to muszę się śpieszyć. Macie karteczki? To teraz spójrz na jedną i na drugą. I pamiętaj o tym, że są osobno. Wiecie dlaczego są osobno? Bo nie grają razem. To nie ta sama drużyna. A musisz wziąć pod uwagę, że w twoim życiu jest bardzo prosto. Kto jest graczem? Ja. Głośniej. Kto jest graczem? Ja. Kto jest przeciwnikiem? Ja. A kto jest sędzią? Ja. To jak możesz przegrać? Nie da się przegrać. Więc bierzesz karteczkę i patrzysz, mój cel, moje wymówki razem nie pasują, to sobie jedną z nich potargaj. Decyzja należy do ciebie. Ale tak jak wcześniej mówiłeś, kim jesteś? Jest to potargaj wymówkę. Ci, co nie są pewni, nie potargają swoje cele. Ok? Macie? Dobrze, i teraz uważajcie. Weź, to jest tylko dla umysłu logicznego, a teraz dla podświadomego. Weźcie tą wymówkę i za chwileczkę zrobimy jedną rzecz. Kto oglądał Gdzie jest Nemo? Ci, co nie oglądali, to jest taki mały rybce. Ona szukała swojego synka. I spotkała taką inną rybkę, trochę większą, fioletową, czy niebieską, ona zapominała wszystko. Teraz też zapomnicie. Natomiast ona prosiła wieloryba, żeby ją podniósł i później dziękowała temu wielorybowi. Po waleńsku. Mówiła tak. Dziękujemy. Tak mówią wieloryby. Czasami dobrze być wielorybem. Jak inną wieloryby. Nie masz. Więc za chwileczkę będziecie mówić po waleńsku. Na głos. Ja wiem, że ta technika jest trochę dziwna, ale jeżeli teraz pojawią ci się jakieś wymówki w głowie, uważaj, to też wymówka. Wymówką też jest, co oni patrzą, co oni powiedzą. Jak mnie ocenią, to też wymówka. I zwróć uwagę, jak często zabieracie siłę do działania.
tak naprawdę, w życiu. Tak? Więc zabierz swoją wymówkę i uwaga, za chwileczkę będziecie mówić po waleńsku. Na głos, bardzo powoli, bardzo wyraźnie swoją wymówkę. Nikt nikogo nie będzie słuchał, bo każdy będzie mówił swoją. Fajnie, nie? Gotowi? Poznacie rewelacyjną technologię, bardzo szybko działającą. Gotowi? Tak. Nie gotowi. Gotowi? Tak. Jeszcze raz. Gotowi? Tak. Bardzo mi się podobają. Fantastyczna grupa, najlepsza. Ok? Każdy z was zaczyna mówić na głos po waleńsku swoją wymówkę, na przykład nie chcę mi się, aż powiem stop. Jedziemy. 3, 4, start! Głośno! Jedziemy, jedziemy! Najważniejsze, żeby mówić. Mówicie? Śmieszne? I teraz pomyśl sobie jeszcze raz tą wymówkę w głowie i poczuj, co się dzieje z ciałem. Zniknęła. I to nie są żadne czary mary. Jest to tylko przekotwiczenie twojej strefy emocjonalnej. Kotwica emocjonalna się zmienia, wymówka nie działa, koniec. Proste. Fajne czy fajne? Fajne. Przypomnij to zdanie do moja żona, wspaniała jest, najwspanialsza na świecie, żebyśmy umieścili ten śmiech na stronie. I kto by nie chciał przerabiać swoje wymówki, to zapraszam na stronę, śmiech będzie, robisz, siadasz, gadasz, koniec. Autentycznie. Do każdego negatywnego dialogu podziałasz. Słuchajcie, i teraz tak, kończymy szybciutko. Mówiłem, że naprawdę warto. Ci, którzy chcą skorzystać z okazji, zapraszam do stoiska, zapraszam na fanpage'a, kliknąć w link płatności, bo naprawdę warto. Tak jak powiedziałem, Les Brown powiedział fantastyczną historię o dwóch przyjaciołach, którzy razem zaciągnęli się do wojska w trakcie, kiedy ich kraj objęty był działaniami wojennymi. Nazwijmy go John i Ben, było dwóch. I pewnego dnia John razem z Brutonem wyruszył na zwiat i trafili w zasadzkę. Kule świstały wszędzie. Las, mnóstwo żołnierzy, każdy strzelał. I wróciła ich tylko garstka. John jak zobaczył, że nie ma jego przyjaciela, latał wszędzie, szukał i pytał, gdzie jest Ben, czy ktoś widział Bena, czy ktoś widział mojego przyjaciela? Ale kapitan powiedział mu, on z pewnością zginął. Z pewnością zginął. To była masakra. Ale John się nie poddawał, to jest mój najlepszy przyjaciel. Zabrał karabin i mówi, kto leci ze mną, kto idzie ze mną, muszę go ratować, muszę go odnaleźć. Ale po tym, co tam się stało, nikt nie chciał narażać swojego życia. Więc John pobiegł sam. Nazajutrz brygada ratunkowa szukała rannych na polu bitwy i znaleźli Johna w okopach leżącego, ciężko rannego, który trzymał w swoich ramionach martwego już swojego przyjaciela. Kapitan do niego podszedł i zapytał. Mówi, po co? Po co? Przecież mówiłem ci, że on nie żyje. Mówiłem ci, że tam jest niebezpiecznie. Po co narażasz swoje życie? Po co? Po jaką cholerę? Czy było warto? John ostatkiem sił uniósł głowę do góry i cichym głosem powiedział, było warto. Było warto, bo jak go znalazłem, to jeszcze żył. I wiesz, co powiedział? Powiedział, że wiedziałem, że po mnie wrócisz. Wiedziałem, że mnie odnajdziesz. Było warto. I każdy sukces okupiony jest różnymi wyrzeczeniami. Każdy sukces wymaga wyrzeczeń, trudów, znojów. Będziesz musiał zrezygnować nieraz z przyjemności. Nieraz będziesz musiał zrezygnować z czegoś dobrego na rzecz czegoś wspaniałego. Ale później, jak osiągniesz to coś, co chciałeś, jeżeli będziesz na szczycie, będziesz już miał tą wspaniałą rzecz, tą wspaniałą rodzinę, wspaniały biznes, będziesz wolny finansowo, będziesz mógł usiąść w swoim własnym, fantastycznym hotelu, wspomnieć całą drogę, uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć, było warto. Naprawdę było warto. I tego wam życzę. Osiąganie wielu sukcesów.
i z wielką przyjemnością warto było dzisiaj dla Was przemawiać. Dziękuję Wam serdecznie. Szertowski Piotr. Do zobaczenia. Brawo, brawo. Jeżeli ktoś będzie chciał zamienić słowo, znajdziecie mnie zawsze w tym miejscu. Życzę Wam wielu, wielu sukcesów. Dziękujemy Ci bardzo, Piotr. Przed samą konferencją zadzwoniłam jeszcze do Piotrka, ponieważ on ma tendencję do rozwalania sceny, i to tak naprawdę, żeby nie miał aż tylu takiej energii, ale Piotrek miałeś, gratuluję wystąpienia. Prosiłeś, żeby było spokojnie. Tak, mi się też bardzo podobało. Ja powiem, taką mam teraz sytuację w życiu. 5 lat temu byłem na takim spektaklu i jeden z aktorów, moich znajomych zresztą, grał tam główną rolę. Ja tak siedziałem na tym spektaklu, a granie w teatrze to było zawsze moje marzenie, no ale jakoś nigdy nie było mi to dane. I 5 lat temu sobie tak myślałem, Boże, jak on to gra, no przecież ja bym to dopiero zagrał. I tak minęło 5 lat. Mojego życia, jak to mówią mistrzowie zen, jak będziesz gotów, to cię spotka. Po tych wszystkich przeżyciach z tego samego dołu zacząłem się wspinać trochę na górę. Dostałem tą rolę, nie? Dostałem tą główną rolę. No i pierwsza oczywiście taka myśl, no to i takie uczucia, no to euforia. Jezu, to ta rola, tak o niej marzyłem, 5 lat czekałem. Ale jak już zobaczyłem te 120 stron tekstu, które przypomniałem, że już grali to przede mną inni, to grali rewelacyjnie. I zacząłem sobie myśleć, nie, no kurczę, nie, jednak to nie jest dla mnie, ja się tego nie nauczę, boję się tego, mam to zapisane, to boję się, dziękuję, wyrzucam to i już się nie boję, tu mam ten swój cel, że zrobię to najlepiej, Państwu też tego życzę, żebyście spełnili te swoje marzenia, te swoje cele, bo naprawdę warto. Żałuję tylko jednego, że no, najpierw nie przemawiałeś ty, a potem ja, bo może bym się tak nie bał, nie?